Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stebelski Cuft. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytą winylową, czyli winyle na lato. Ale zanim do tego dojdzie, muszę Wam powiedzieć dwie fantastyczne rzeczy. Pierwsza rzecz to siatkarze wygrali z Brazylią 3-2. Fantastycznie. Druga rzecz, Iga wygrała dzisiaj mecz, choć kosztowało to mnie wiele nerwów, ile jej nerwów musiało kosztować. Drugi set był tragiczny w wykonaniu Igi. No a trzeci akurat nie dokończył się, został przerwany. Dobrze, to na tyle, a teraz pora na polskie płyty winylowe, ale zaczniemy, zanim zacznę od płyt winylowych, zacznę najpierw od zmiany. Zmiana okularów. Ok, teraz do gry wchodzą okulary inne, które pokażą mi dokładnie, co leży przede mną. A przede mną się rozłożył Krzysztof. Krzysztof, czy wiecie, kto to jest Krzysztof? To nikt inny, tylko Krzysztof Krawczyk. Don't Leave Me. Album Don't Leave Me i Krzysztof Krawczyk. Co to za album angielski? Jak najbardziej. To znaczy polski wykonawca, polskie piosenki przetłumaczone, może nie, teksty przerobione totalnie na angielskie piosenki. I przeboje Krzysztofa Krawczyka po angielsku. No nie wszystkie przeboje, ale chociażby Don't Leave Me, czyli utwór tytułowy. A po polsku na pewno pamiętacie ten kawałeczek. Pamiętam Ciebie z tamtych lat. Pamiętam Ciebie z tamtych lat. To w tej wersji jest Don't Leave Me. Okej. Okay. Jeszcze raz Krzysztof Krawczyk, też po angielsku. Dobry stary rock and roll. Good old rock and roll. Good old rock and roll i Krzysztof Krawczyk. I jeszcze Krawczyk dla dzieci. Krawczyk dzieciom. Niki w krainie techniki. A Krawczykowi towarzyszyła Agnieszka Siemasz i Marcin Zdrojowy. Proszę ja was. Okej, okay, to już Krzysztofa jednego mamy z głowy. Przede mną drugi Krzysztof. Wokół cisza trwa. Piotr Figiel, NSAP, Krzysztof Cegowski, Wokół cisza trwa. Mówiłem, że jeszcze ta płytka się pojawi w następnym filmie. To właśnie ona. Okładka mintowa, płyta mintowa. Kręci mi się w głowie. Pokręciło mi się w głowie od wydarzeń i od dat. To nie jest ta pioseneczka, to jest Cegowskiego ani Lady Punk. Co tam jeszcze mamy? Powódź, Darmo nic, drugi film. Okej, okay. Ale oprócz tego mamy jeszcze Krzysztofa Cegowskiego, Podwójna twarz. Taka VG plus Excellent minus okładeczka, płyta zdaje się mintowa, ile dobrze pamiętam. Chcecie sprawdzić, wejdźcie na stronę www.popmaster.pl, te płyty już są. Tu jeszcze raz Krzysztof Cegowski, Podwójna twarz i Grupa Cross oczywiście. Zapomniałem powiedzieć, no tutaj już G plus to najwyżej okładeczka, ale płyta w dalszym ciągu w fantastycznej kondycji. W jakiej? Wejdźcie na stronę, jaką? www.popmaster.pl. Ok, albo popmaster.pl. Ok, teraz polski składek. The Best of Tom Press. Najlepsze kawałki Tom Pressu. No to chodzi o wytwórnię, nie o wykonawcę. Bo wykonawcy to są różni, a jacy? Między innymi, no nie, między innymi, wszystkich przeczytam. Budka Suflera, Rok Dwóch Żywiołów, Dżem, Paw, Exodus, Jestem Automatem, Izabela Trojanowska, Na Bohaterów Popyt Minął, Manam, Szale Miraże, Kombi, Taniec w Słońcu, Kasachory, Zgniła Porzeczka, Budka Suflera, Memu Miasto na Dowidzenia i Izabela Trojanowska, Pieśń o Cegle, czyli podaj cegłę, zbudujemy nowy dom. Okej. Okay. Teraz może już nie Tom Press, a Proni i Krystyna Prońko i jej piosenki, a to między innymi śpiewa, że jesteś lekiem na całe zło. Coś o mnie, nie, coś o tobie. Tak, jesteś lekiem na całe zło i Krystyna Prońko. Okej, okay, teraz coś 71 roku albo nawet starszego. Deskrypcja w każdym razie na okładce jest 71 rok, 24 grudzień, Słupsk. Kochanemu tatusiowi na Mikołaja od Irenki. Polki i oberki od Irenki. O, proszę bardzo. 71 rok. Płyta nie wiadomo z którego roku, nie pisze, ale 65 zł kosztowała to po cenie. To myślę, że 68-71 rok gdzieś to wyszło w tym okresie, bo to po cenie można by było poznać. Ale zdaje się, że na stronie
wiecie jaki, www.popmaster.pl, tam jest rok podany, bo ta płyta się znajduje na tej stronie. Okej, okay. Teraz koncert. Koncert pierwszy i nie ostatni. Perfect Life. Perfect Life, a tu między innymi Po co iść precz, chcemy być sobą, opanuj się, nie mykino, chcę mi się z czego śmiać, Pepe wróć. Będzie jeszcze jeden koncert, ale już nie Perfektu. Na razie Maria Jeżowska mówi, że hulali po polu, znaczy nie mówi, śpiewa, hulali po polu i pili kakao. Maria Jeżowska i jej album, Maria Jeżowska pod tytułem. Teraz Mobilization, musimy się zmobilizować, zdaje się. Porter Band Live. Dosyć fajna okładeczka, z dobrego papieru zrobiona. Nie wiem tylko dlaczego nie ma. Nie ma. Nie ma informacji, gdzie ten live był. Gdzie to zostało nagrane. Materiał na tą płytę, gdzie został nagrany, nie ma żadnej informacji. To był Porter Band. Teraz mamy Porter China Disco. Czyli już Porter, John Porter sam bez zespołu. No i jeszcze raz wracamy do mojej ulubionej płyty Porter Bear Helicopters. Helikoptery. Helikoptery i naprawdę Ain't Go My Music, No Turn Winds, Helicopters, Garage, Refi. Fantastyczny Refi, fantastyczny albumik. Teraz mamy jeszcze Pod Budą. Grupa muzyczna Pod Budą Kraków. Zdaje się, że to pierwszy album grupy Pod Budą, a tu między innymi ballada o ciotce Matyldzie, blues o starych sąsiadach, ballada o walizce. Teraz przenosimy się, nie wiem, do Londynu, do Warszawy, do Nowego Jorku. Mówi wam to coś? London, Warsaw, New York. Basia. Basia Czerczelewska, London, Warsaw, New York. W następnym odcinku będą płyty zagraniczne, bo też to nie zagraniczna płyta, bo to wydana była przez CBS. W Polsce MGM Music, not for sale outside Poland, nie na sprzedaż poza granicę Polski. W następnym odcinku będzie chyba Sting, będzie Phil Collins, jeszcze coś będzie New Kids on the Block. I te wszystkie płyty mają takie dziwne plamki. Nie wiem o co chodzi. Zagraniczne. To wszystko jest w sumie z jednej z dostawy. I polskie płyty są ok, a te mają jakieś dziwne plamki. Spójrzcie chociażby na Anny Jantar. Największe przeboje. Nic takiego nie ma na tej okładce. Nie ma żadnych plamek, a na Basi mówię, czy na Stingu. Na Stingu będzie chyba bardzo dużo tego. Dobrze, The Best. Przeszliśmy do Anny Jantar. A co tu mamy? Tyle słońca w całym mieście. Z tym słońcem to różnie bywa. No teraz akurat słońce zachodzi, ale chmur nie ma. Trochę późno te chmury opuściły Słupsk. Jaki jesteś jeszcze nie wiem. Żeby szczęśliwym być, mój tylko mój biały, wiesz do ciebie, zawsze gdzieś czeka ktoś. Nic nie może wiecznie trwać. Gdzie są dzisiaj tamci ludzie? Będzie dosyć. Co to było z tym? Zaśpiewane z Hołdysem. Mój tylko mój, żeby się... Nie wiem, chyba nie ma tej pioseneczki. No dobrze. A, i będzie na tej płytce, zdaje się. Okej, okay. Anna Jantar. Ktoś między nami. Anna Jantar, Zbigniew Hołdys. Tak. Zaczyna się od mojego jedynego marzenia, drugie My Baby, ktoś między nami, nie ma piwa w niebie, pozwolił nam los, wielka dama tańczy sama, tak dalej. Fantastyczne przeboje Anny Jantar. Płytka w fantastycznym stanie, pierwsze tłoczenie, czerwony label, z tym, że okładeczka podklejona, gdzieś tam została przebita, ale nie ma tego problemu z tym albumem. Tu okładeczka jest stała, płyta jest też w idealnym stanie, chociaż muszę wam powiedzieć, bez przed myciem one tragicznie brzmią. Po myciu brzmią fantastycznie, przed myciem mimo, że w idealnym stanie trzeszczą, przeskakują tak dalej bez powodu, ale już po myciu jest dobrze. Także tu mamy Annę Jantar dwa razy. Mówiłem o koncercie, że jeszcze jeden koncert będzie, a to z okazji dziesięciolecia. Największe przeboje live grupy Kombi. Kombi live, 10 największych przebojów. Tu chociaż wiadomo, że koncert odbył się 3 sierpnia 1986 roku, także za 4 dni będzie 38-lecie tego koncertu. Koncert zarejestrowany właśnie w Sopocie, w Operze Leśnej, z tym, że jakieś problemy były z przeddźwiękiem. Słuchałem pierwsze dwa kawałki, może trzy, nie słyszałem tych problemów. W każdym razie światła wpływały, no oświetlenie wpływało na jakiś przeddźwięk, który tam na płycie się znajduje. Aha, mam. Przepraszamy za zakłócenia dźwięku spowodowane awarią sprzętu oświetleniowego.
No przy pierwszych tych dwóch, trzech kawałkach nie zauważyłem tego, ale zapewne jest. Jak tak jest napisane, to musi być. Okej. Kombi Królowie Życia. I mamy jeszcze kombi z muchą. Srebrny z muchą. I na zakończenie, prawie na zakończenie, Crash. Grażyna Łobaszewska. Senna opowieść Jana B. Zdaje się, że Grażyna Łobaszewska trochę się leniła i z 6 utworów zaśpiewała tylko 3. Senna opowieść Jana B. Rysopis na wszelki wypadek i w najprostszych gestach. Tak mi się wydaje, że tylko 3, bo tutaj te teksty napisał Jacek Cygan. Więcej nie ma nic o tekstach, tylko o kompozytorach. No dobrze, to już było prawie na koniec, bo teraz na koniec nam została płyta o 2 lata starsza od tej. Czyli to jest 78 rok, a przede mną płyta 76 roku. Jeszcze zobaczcie na label. A, tu już chyba reedycja, bo na żółtym labelu. A tu mamy Ergo Band, Grażyna Łobaszewska. I Ergo Band, i z tego co pamiętam, czerwony label. Proszę bardzo. 76 rok. Także kończymy na 76 roku, a ja zasuwam oglądać w dalszym ciągu Igrzyska Olimpijskie, bo co jeszcze dzisiaj mamy? Siatkówka kobiet, zdaje się, o 21:00, coś koło tego. Dziękuję Wam za oglądanie, wypoczywajcie, oglądajcie mecze, olimpiadę, nie wiem, kolarstwo, wioślarstwo, bo dobrze idzie kajakarstwo, przepraszam, dobrze idzie w kajakarstwie. Także wszystkiego najlepszego sportowcom i Wam. No, trzymajcie się i do zobaczenia, do następnego spotkania z polską płytą winylową. A jeśli nie z polską, to płyty winylowe z zachodnich wykonawców w Polsce wytłoczone. To na razie, trzymajcie się, cześć, hej.